Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jeden z faryzeuszów zaprosił go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u nóg jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać jego nogi i włosami swej głowy je ocierać. Potem całowała jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to, faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam do siebie: gdyby on był prorokiem, wiedziałby, co to za jedna i jaka jest ta kobieta, która się go dotyka, że jest grzesznicą. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć? On rzekł: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był 500 denarów, a drugi 50. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. On mu rzekł: słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś mi wody do nóg. Ona zaś łzami oblewała mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś mi pocałunku, a ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś mi oliwą, ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała, a ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do niej zaś rzekł: twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: któż on jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Thank you.
Grzech ma to do siebie, że zawsze buduje mury. Na początku zazwyczaj jest bardzo pozytywnie. Jest zysk, pieniądze, prestiż, różnie, coś tam jest. Ale bardzo szybko okazuje się, że człowiek po prostu zostaje sam. Sam może nawet ze swoimi pieniędzmi, ze swoim prestiżem, ze swoją wygodą, ale sam. Tego doświadczyła kobieta z dzisiejszej Ewangelii. Prowadziła w mieście życie grzeszne, nikomu nie trzeba tłumaczyć, kim była, ale właśnie ona może miała pieniądze. Może na początku wydawało się, że wzbudza zainteresowanie. Kiedy jednak przyszło co do czego, została sama. Przychodzi do Jezusa, bo nie ma do kogo iść ze swoim grzechem, ze świadomością, że wszystko się posypało, że wszystko poszło nie tak, ze wstydem. Ale co bardzo ciekawe, sam został też faryzeusz. On był w zupełnie innej sytuacji. Wydawało mu się, że jego życie jest poukładane, że wszystko jest w porządku, ale grube mury oddzielają go tak samo. Gruby mur oddziela go od kobiety. Mur pogardy, mur przekonania, że ona jest do niczego. Gruby mur oddziela go od Jezusa. Dlaczego nie przyjął go tak, jak należało? Jak potraktował Jezusa? Jako ciekawostkę? Jako może takiego, że pochwalę się potem znajomym, że był u mnie? Trudno powiedzieć, ale faryzeusz grubym murem jest oddzielony od Jezusa. Grzech inny, grzech może bardziej subtelny, ale działa dokładnie tak samo. Jezus przychodzi, żeby kruszyć mury. To jego, można powiedzieć, główne zadanie tutaj na ziemi. Który z tych murów był trudniejszy do zburzenia, naprawdę trudno powiedzieć. Mur, który zbudowała kobieta, pewnie był wyższy. Grzechy poważniejsze i nie dało się po prostu powiedzieć, że nic się nie dzieje. Ale mur, który odgradzał faryzeusza, był to mur, który właśnie przez to, że trudno go zauważyć, był bardzo niebezpieczny. Faryzeusz bardzo długo był przekonany, że on jest w porządku. Dopiero kiedy Jezus mówi mu: patrz na twoje myślenie, zobacz, dokąd cię ono prowadzi. Dopiero wtedy może coś zrozumiał, a tego nie jesteśmy pewni. Kobieta zrozumiała na pewno. Płacz, łzy, to co zrobiła, to się w ogóle w głowie nie mieści. Podejść do kogoś, nogi, łzami, włosy, w ogóle poza naszym rozumieniem. I to nieważne, że inne czasy. Wyobraźmy to sobie. Faryzeusz mówi: ja jestem w porządku. Do końca właściwie nie wiemy, czy on chwycił w ogóle, o co Pan Jezus ma do niego pretensje, o czym do niego mówi. Ten mur jest bardzo trudny do pokonania. Jezus przyszedł, by zburzyć mury. Jezus przyszedł, żeby nas wyzwolić z grzechu. Grzech pokazać, nazwać po imieniu i grzech pokonać. Niektórzy mówią, że Jezus to taki genialny nauczyciel. 2000 lat temu chodził po ziemi, nauczał i to było takie ważne. Ale zwróćmy uwagę, kiedy pierwsi apostołowie mówią o Jezusie, nie wspominają właściwie ani słowem o Jego nauczaniu. O czym mówią? Mówią o Jego krzyżu, mówią o Jego zmartwychwstaniu. Mówią o zbawieniu, o tym, że Jezus chce człowieka uratować, nauczyć, owszem też, ale to na drugim miejscu. Najpierw chcę do Niego przyjść i powiedzieć: słuchaj, twój grzech jest odpuszczony. Możesz być wolny. Te mury, które sam zbudowałeś, ja mogę zburzyć, jeżeli tylko tego chcesz. Przychodzę do Ciebie, żeby Ciebie uratować. Cała męka, krzyż, zmartwychwstanie. To właśnie tajemnica Jezusa, który ratuje. Wtedy, 2000 lat temu i dzisiaj nas. Jeżeli kiedykolwiek w życiu byłeś w tej sytuacji, że grzech cię przygniótł, zobaczyłeś, że właściwie wszystko leci z rąk, że zostałeś sam, że wstyd było spojrzeć do lustra, wiesz, o czym mówię. Wtedy naprawdę nie ma nikogo innego, do kogo można przyjść i powiedzieć: przebacz, i usłyszeć: ja odpuszczam tobie grzechy.
Jeżeli nie byłeś w tej sytuacji, masz to szczęście, że było ci to oszczędzone, to myślę, że będziesz jeszcze miał kiedyś okazję, by dostrzec Jezusa, którego potrzebujesz. Może nie będą to wielkie rzeczy, ale tak jak faryzeusz, odkryjesz na pewnym etapie, że coś trzeba zmienić. I wtedy też tylko Jezus pozostaje. On jest specjalistą od grubych murów, tych, których nie mamy szans zburzyć, i od tych, które wydają się nam mało znaczące, ale które też nas skutecznie oddzielają. Przyjdź do Jezusa. On cię chce uratować, zburzyć wszystkie mury, dać ci nadzieję, dać ci radość, dać ci pokój, być z tobą. Przyjdź tylko i powiedz: Panie Jezu, ratuj, potrzebuję Cię.